Na maksa lubię tędy jeździć i lubię ten widok. Zobaczcie. Lubię bardzo ten widok Pałacu Kultury. Gdzieś tam pomiędzy tymi wieżowcami. A jeszcze całkiem niedawno temu mieszkaliśmy tutaj, w takim ścisłym centrum. Pędzę właśnie do biura. Dzień dobry, moi drodzy. Widać, że tata ubierał, co? Wróciłam właśnie z treningu i jemy z Edwardem wspólnie posiłek potreningowy, czyli jogurt, awokado, granola. To jest moja ulubiona granola. Ma super skład, jest przepyszna. Są różne smaki. Ja najbardziej lubię orzechy laskowe z czekoladą i masłem orzechowym, także bardzo Wam polecam. Wróciłam do domu po treningu. Juri właśnie wyjechał w góry z chłopakami, a my, Jezu, wiedziałam. I jeszcze pralka. Idziesz do pralki zobaczyć? A mogę wytrzeć Ci jeszcze buzię? Bengel, odejdź. Edziu, poczekaj, wytrę Ci buzię. Edek wyciąga pranie, a ja pokażę Wam moje zakupy z Zary. Dawno bardzo nie robiłam w Zarze zakupów, więc stwierdziłam, że z tej okazji zrobimy sobie razem unboxing. W ogóle ostatnio nie robię zakupów. Aha, ale czy ja zamówiłam buty? Zrobiłam generalnie w Zarze dwa zamówienia. Myślałam, że one przyjdą. A, słuchajcie, to są buty, dobra. Ostatnio troszeczkę eksperymentuję, jeżeli chodzi o buty. Słuchajcie, kupiłam takie baleriny w Massimo Dutti jakiś czas temu, jak byłam z Pauliną na zakupach. Ogromnym przypadkiem, miałyśmy nic nie kupować, słuchajcie, pojechałyśmy odebrać tylko firanki i zasłonki do domu, a wróciłam z takimi balerinami. To są pierwsze baleriny, które mi się spodobały i widzę mnóstwo stylizacji z nimi. One są ze skórki, bardzo mięciutkie, słuchajcie, naprawdę tak wygodne. Miałam je już ze sobą w Barcelonie i założyłam je na wieczór i naprawdę super mi się w nich chodziło. Nawet zrobiłam w nich taki dosyć długi spacer i powiem Wam, że było mi super wygodnie. Założyłam je do szerokich spodni w kolorze grafitowym i do grafitowej koszuli i były naprawdę pięknym przełamaniem. I widzę je do naszych nowych dresów Moody. Mam naprawdę pomysł, jak fajnie to wystylizować. Zobaczymy, będę, mam nadzieję, uda mi się nagrywać dla Was trochę stylizacji w najbliższym czasie. Ale dobra, słuchajcie, przechodzimy do zakupów z Zary. Podczas naszej przeprowadzki stwierdziłam, że mam absolutny deficyt ładnych butów na obcasie. Bardzo rzadko chodzę w takich butach, pewnie dlatego mam ich deficyt. Ale stwierdziłam, że muszę sobie jakieś zamówić. I zobaczcie, takie buty znalazłam w Zarze. No powiem Wam, że wyglądają naprawdę fajnie. Bałam się, że będą na mnie troszeczkę za małe. Ale nie było 38, wziąłam 37, ale są idealne. Co uważasz? Ładne? Ładne. To się cieszę, że Ci się podobają. Ten wybór myślę, że Was zaskoczy, bo mnie zaskoczył. Generalnie ja staram się tak ślepo nie podążać za trendami. Jeżeli jest coś modne, ale nie do końca mi się to podoba, to tego nie kupuję. Natomiast próbuję się przekonać do balerinek i zakupiłam sobie takie baleriny. Wyjątkowo przekonało mnie zdjęcie na Zarze, bo naprawdę wyglądały bardzo ładnie na tym zdjęciu. Zaraz założę i zobaczymy. No i zobaczcie, jak one wyglądają. Nawet wiem, że do tego to słabo to wygląda, ale podoba mi się, jak leżą na nodze. Są w ogóle mega wygodne i wydaje mi się, że do jakiejś takiej letniej stylizacji, typowo właśnie tak na nasz wyjazd, będą spoko. A Edek też właśnie mierzył swoje nowe buty. Ała! Misio! Ładne. Ładne. To by było tyle zmierzenia butów. Zrobiłam kolację i wyszła mi naprawdę smaczna, a robiłam z takich, nie no, nie z resztek z lodówki, nie mogę tak powiedzieć, bo zrobiłam zakupy, ale jednak nie byłam dobrze przygotowana na mielone, chciałam zrobić dla Edzia mielone. I zrobiłam w ogóle mielone, słuchajcie, z mozzarellą i obtoczyłam je w takiej klasycznej mące i wyszły przepyszne. Tego ogórek kiszony, ziemniaczki z masełkiem i Eduardo się zajada, bardzo mu smakuje. Ja też jem. Moi kochani, Edziulek śpi, a ja odpakowałam zamówienie z Zary, które tak swoją drogą przyniosła mi sąsiadka, bo kurier się pomylił i przyniósł moje zakupy sąsiadce, która również złożyła zamówienie w Zarze, więc myślała, że to dla niej, otworzyła
Ja już pisałam do Zary, dlaczego moja paczka jest dostarczona, chociaż wcale jej nikt mi nie dostarczył. Ale na szczęście okazało się, że wszystko jest ok. Zamówiłam taką spódniczkę. To jest taka plisowana spódniczka z takim średnim stanem. I o ile z przodu mi się bardzo podoba, jak wygląda, to z tyłu średnio. Ale i tak, jeżeli chodzi o stylizację, to widzę tutaj marynarkę albo jakąś dużą bluzę, więc ten tył nie będzie aż tak, wiecie, wyeksponowany. Włączyłam światło, żebyście lepiej widzieli, i do tego marynarkę. To jest marynarka o takiej nietypowej długości i właściwie to tylko dlatego się na nią zdecydowałam. Nie wiem, czy zostawię, czy zwrócę. W ogóle zamówiłam niechcąc dwie. Także mam dwie identyczne, jedną muszę zwrócić. Musiałam po prostu kliknąć w koszyku, dwa razy dodać do koszyka. Tak czy siak, nawet mi się podoba ten zestaw. Jak chcecie numery referencyjne, to piszcie i Wam napiszę w komentarzu. Całkiem spoko. Muszę sobie zobaczyć, do czego mi pasuje taka marynarka, bo w sumie mam podobną z Moody. Myślałam, że będzie trochę krótsza, więc nie wiem, czy potrzebne mi takie dwie. No na pewno różni się właśnie długością, bo moja jest taka mniej więcej dotąd. Spódniczkę zostawiam na pewno, bo ona będzie wyglądać pięknie do naszych nowych bluz polo. Do kozaków taka właśnie bluza, mega będzie to połączenie. A ja ogólnie pokazuję Wam tutaj pustą, czystą ścianę, bo miałam w planach ogarnąć garderobę, chciałam zrobić porządek. Nie będę Wam nawet pokazywać, co się tutaj dzieje, jest bałagan jest po prostu i muszę się w końcu to zabrać, ale chyba już nie dzisiaj. Wypakowałam właśnie rzeczy z zmywarki, zaraz włożę kolejne. Schowałam do lodówki nasz obiad na jutro. A, słuchajcie, zamówiłam sobie też żółty t-shirt. Poluję na coś żółtego już od dłuższego czasu i niestety ten kolor nie podoba mi się. Nie wiem, sama jeszcze się prześpię z tym i się zastanowię. T-shirt jest nawet spoko jakości. Myślałam, że będzie taki bardziej... No właśnie mam problem z tym żółtym, że albo coś jest dla mnie zbyt cytrynowe, albo zbyt ciepłe. I nie potrafię znaleźć takiego idealnego dla mnie żółtego. I zaczynam myśleć, że może po prostu taki idealny żółty nie istnieje, bo ja w nim źle wyglądam. Może to po prostu nie jest kolor dla mnie. Nie mam pojęcia, jutro sobie przymierzę jeszcze w świetle dziennym i podejmę decyzję, czy zostawiam, czy zwracam. Na pewno zwracam jedną marynarkę, bo kupiłam niechcący dwie, a spódniczkę zostawiam. Z tego wszystkiego, słuchajcie, zapomniałam dać kotom jeść. Dzisiaj miałam naprawdę mega intensywny dzień. Tak, Edziulku. Edziulku. Będziulku. Boże, klasyk. Już ci daję, kochany. Z czym chcesz? Łez krewetka i tuńczyk. Często w ogóle pytacie o jedzenie kotów. One jedzą różne jedzenie. Teraz jedzą właśnie tego aplauza. To jedzonko w ogóle wygląda tak, że tutaj są kawałeczki takich małych krewetek. Generalnie nasze koty są na maksa wybredne i nie działa u nich to, że jak będą głodne, to zjedzą. Nie. One po prostu nie zjedzą. No ale kreweteczki i tuńczyka zajada. Musimy w ogóle iść na przegląd teraz też z kotami. Staramy się chodzić regularnie z nimi na takie przeglądy. A teraz idziemy, dlatego ponieważ wyjeżdżamy na 2 miesiące, będzie tutaj mieszkać z nimi moja przyjaciółka. Ale wiecie, nie chciałabym, żeby przez te 2 miesiące okazało się, że któremuś z nich coś jest. Nie chcę robić Martynie kłopotu. No i też zbliża nam się już po prostu taki czas właśnie takiego przeglądu. Zrobimy im badania krwi, jak zawsze. A ja, słuchajcie, zrobiłam dosyć duże zamówienie w sklepie Aromama. To w ogóle wy mi poleciłyście ten sklep. To są akcesoria takie dla dzieci w stylu jakieś olejki ziołowe, naturalne spraye na komary i tak dalej. I oprócz rzeczy takich właśnie dla Edzia, na komary, jakieś tam na katar i tak dalej, to zamówiłam też sobie takie ziółka. Herbatkę taką ziołową. Zrobiłam sobie ją właśnie, jest przepyszna. Jak lubicie takie ziółkowe klimaty, to naprawdę jest mega. To w ogóle jest herbatka dla dzieci. A jakie tu są zioła? Tutaj, słuchajcie, mam kwiat dziewanny pospolitej, kwiat lipy, liście babki lancetowatej, liście malwy, liście prawoślazu lekarskiego, owoce anyżu. Bardzo dobre. Wiem, że nie brzmi, ale naprawdę bardzo dobre. Korzystam z ciszy, spokoju i czasu, żeby sobie zrobić na spokojnie pielęgnację i dzisiaj moje włosy. Ostatnio Wam pokazywałam na filmie, jak bardzo urosły mi włosy i opowiadałam Wam o tym, że peelingi, wcierki i tak dalej, to wszystko działa. Pojawiły się też komentarze, że dzięki mnie zaczęłyście używać peelingu z Veoli Botanica i że jest naprawdę świetne i jest świetne. Ja, słuchajcie, teraz mam trochę inny problem, jeżeli chodzi o włosy, ponieważ przez stres, który ostatnio miałam w dosyć dużej dawce,
zaczęły mi mega wypadać włosy i to się, słuchajcie, stało w przeciągu serio 2 tygodni. I jestem tym naprawdę przerażona, bo włosy mi lecą tak, że słuchajcie, jak ostatnio byłam w Pretty Studio u Darii, to Daria nawet zwróciła uwagę, że jak idę, to na podłodze były moje włosy. Ale dobra, ja nie chcę o włosach i nie chcę o stresie. Powiem wam o tym pewnie jak już będzie po wszystkim. Kiedyś wam mówiłam, że jak u mnie się w życiu prywatnym dzieją rzeczy, które mnie jakoś stresują albo które mi się przejmuje, to nie lubię o nich mówić w danym momencie, jakie przeżywam, tylko najpierw chcę sobie z kimś poradzić, a potem na chłodno już opowiedzieć. I tak pewnie też będzie za jakiś czas. Ale słuchajcie, wracając do fajnych babskich tematów, pielęgnacyjnych, to muszę wam powiedzieć o świetnym produkcie. O produkcie nie do włosów. Zaczęłam od włosów, ale ten produkt to nie jest produkt do włosów. Ale jest to produkt oczywiście z Oli Botanica. Chcę wam powiedzieć o produkcie, który jest nowością, który miałam okazję testować przedpremierowo. Na maksa się cieszę, że Oli wypuściło taki produkt, bo bardzo mi takiego produktu brakowało. Ja generalnie nie używam żadnych peelingów takich mechanicznych. Jedyne, co używam do buzi właśnie takiego, co złuszcza, to jest Matcha Power Peel. Wielokrotnie wam mówiłam. Ale brakowało mi takiego produktu, takiego peelingu, który spowoduje, że buzia będzie mega wygładzona, nawilżona, takiego, który jednocześnie złuszczy na skórek, ale też odżywi po prostu buzię. Moje kochane, przedstawiam wam nawilżający, rozświetlający, żelowy peeling do twarzy. Glass Skin Power Peel z kwasem mlekowym, z kwasem tranexamowym i ektoiną. I ja sobie go za chwileczkę razem z wami nałożę. Zobaczycie, jaki jest piękny efekt takiej naprawdę na maksa wygładzonej buzi. Wiecie, z czym mi się skojarzył ten produkt? Pomyślałam sobie, że tak jak jest ta maska z Veoli, Make Me Shine, i po prostu włosy po niej są jak tafla i jak po laminacji, to mam wrażenie, że po tym peelingu buzia jest jak tafla. Jest naprawdę na maksa gładko. Nakładamy na buzię, oczywiście oczyszczoną. Czekamy 10-20 minut. Zmywamy i gotowe. Dobra, ja sobie już oczyściłam skórę. Aktualnie moja buzia nie jest w jakiejś najlepszej kondycji. U mnie no stres zawsze odbija się na tym, co mam na twarzy. I w ogóle jak mam taki bardzo jakiś intensywny czas, dużo rzeczy na głowie, zawsze jest po prostu słabo na mojej buzi i trądzik powraca. To w ogóle jest niesamowite, co robi stres z człowiekiem, ale to jest inny temat. Mam trochę, jak widzicie, tutaj nieprzyjaciół w tej okolicy, czyli standardowo jak to u mnie bywa. Już było tak pięknie, już tak po prostu pięknie wyprowadziłam swoją buzię i niestety mam niedługo jeszcze sesję moody, więc mam nadzieję, że uda się i będzie troszeczkę lepiej. Abstrahując już od tego wszystkiego, co się dzieje tutaj, zobaczycie, jak pięknie będzie wyglądać buzia. Chcę wam też pokazać, dziewczyny, konsystencję, dlatego że ten peeling jest o konsystencji żelu. Mamy tutaj naprawdę wysokie stężenie kwasu mlekowego w połączeniu z kwasem tranexamowym. Dodatkowo mamy tu ektoinę. To wszystko powoduje, że nasza skóra jest naprawdę na maksa nawilżona. Ja w ogóle uwielbiam tę konsystencję. Wiecie, dlaczego też ją lubię? Bo bardzo łatwo się ją zmywa. On też będzie delikatnie złuszczać, zmniejszy widoczność drobnych zmarszczek, rozszerzonych porów. On po prostu robi nam piękny efekt glass skin poprzez bardzo, bardzo mocne nawilżenie skóry. Zwróćcie też uwagę, że on w ogóle nie spływa. I dziewczyny, ważna rzecz, jak będziecie go używać pierwszy raz, to możecie poczuć lekkie pieczenie. Ja poczułam, ale to jest zupełnie normalne i to jest kwestia tego, że ten peeling ma niskie pH. Dodatkowo, tak jak wam powiedziałam, mamy tutaj ektoinę, mamy tutaj kwas tranexamowy, mamy trehalozę, pantenol, także on też fajnie działa łagodząco, niweluje podrażnienia. Stosujemy go mniej więcej raz, dwa razy w tygodniu. Ja myślę, że już po pierwszym użyciu zobaczycie różnicę. Czekamy, zmywam i zobaczycie, jak pięknie będzie wyglądać buzia. Dziewczyny, trzymałam ten peeling na buzi około 20 minut, bo się trochę zagadałam z Julią. I nie wiem, czy to zobaczycie w kamerze, bo nie mam dziennego światła, ale moim zdaniem to widać, że buzia jest po prostu na maksa wygładzona. W ogóle
ten peeling w połączeniu z moim ukochanym kremem pod oczy w wersji Glam, to jest po prostu efekt wow. Ja w ogóle właśnie przed Barceloną sobie zrobiłam ten peeling, a w Barcelonie cały czas używałam tego kremu i naprawdę przepięknie buzia wyglądała, bardzo tak świeżo, promiennie. I tutaj mamy naprawdę efekt maksymalnego wygładzenia. Na 100% zrobię sobie ten peeling przed sesją zdjęciową, którą będę miała teraz jeszcze w sobotę. Dlatego, że po pierwsze pięknie mi ona przygotuje buzia pod makijaż, będzie nawilżona buzia, pozbędziemy się martwego naskórka, ale właśnie też to wygładzenie to jest po prostu coś niesamowitego. Kod Ewa, który daje Wam minus 20% na wszystko, na tę nowość również. Ja myślę, że ja więcej nie muszę nic mówić, bo jestem przekonana, że każda z Was, która kupiła cokolwiek z mojego polecenia z Woli Botanika, wie, że te produkty są naprawdę świetne. A ten peeling to jest produkt dla każdego. On się nadaje nawet dla skóry wrażliwej. Próbuję się, słuchajcie, tu jeszcze doświetlić, tak żebyście zobaczyły, bo ja w lustrze to widzę, ale nie mam pojęcia, czy to będzie widać w kamerze. Mam nadzieję, że tak. Czekajcie, zgaszę sobie lampkę. Nie wiem, czy tak lepiej, czy tak jak było ze światłem. Tak czy siak, naprawdę efekt jest zauważalny już po pierwszym użyciu. Oczywiście mój kod działa na wszystko, także nie tylko na te nowości. Jeżeli coś Wam się kończy albo chcecie coś przetestować, to śmiało korzystajcie. Link macie w opisie tego filmu, a ja biegnę pod prysznic i lecę spać. Dzień dobry, kolejny dzień właśnie. Znowu robię to samo, słuchajcie, bo zamówiłam ostatnio na Lisku banany i nie spojrzałam. Myślałam, że to są pojedyncze banany. Zamówiłam dwie kiście, w związku z tym już te banany są znowu takie, wiecie, no już jutro będą niedobre, także zblendowałam je. Dodałam tym razem twarogu, masła orzechowego, odrobinę mąki i mam masę na pancake'i. Mój poranny zestaw, czyli ziółka i kawka. Najpierw ziółka, potem kawka. Chcesz nana? A może poczekasz na pancake'i, jak zrobię? Co prawda mieliśmy w planach dzisiaj jeść jajko na śniadanie, ale nie chcę, żeby te banany się zmarnowały. Edek uwielbia jajka i ja też uwielbiam jajka, więc często po prostu robimy jajka gotowane i jemy je razem, bo oczywiście, wiecie, stalerza mamy smakuje najlepiej wszystko. A dzisiaj bez jajek, tylko robimy placuszki. A ostatnio też ktoś zapytał o patelnię. To jest patelnia ceramiczna. My mamy tylko w domu patelnie ceramiczne. Ostatnio Wam mówiłam o tym, że chcę kupić kitchen helpera, ale powiem Wam, że to z IKEA załatwiło nam całą robotę. Edek sobie to nosi po całym mieszkaniu, a teraz na przykład sobie przyniósł tutaj do kuchni i zabrał mi od razu jednego pancake'a. Przez tego banana, słuchajcie, i dużą ilość tych bananów jest tak słodziutkie, że nie nadążam robić. Edek cały czas tu przychodzi i podbiera. Idziemy sobie za Dziulkiem właśnie na spacerek do Hebe, ponieważ skończyły się pieluchy i dopiero się zorientowałam dzisiaj rano, że mam tylko takie na noc. Także idziemy kupić pieluchy. No i zrobimy sobie taki szybki spacer. Na szczęście Hebe mamy bardzo blisko. Przepiękna pogoda, w ogóle jest, słuchajcie, tak idealnie. 22 stopnie, delikatny wiaterek. Korzystam, bo wiem, że już niedługo Edzio przestanie tak bardzo lubić jeździć wózkiem. Więc dopóki jeszcze lubi, to korzystamy ze wspólnych spacerków. Czy w ogóle widzicie te liście dookoła mnie? Masakra. Chociaż, słuchajcie, są dwie rzeczy, dla których naprawdę chcę, żeby była jesień. Pierwsza to jest zmiana garderoby na jesienną. Ja kocham jesienne stylizacje. Płaszcze, czapki z daszkiem. No po prostu uwielbiam, uwielbiam. Jeżeli chodzi o modę, to jesień jest naprawdę dla mnie super. A kolejna kwestia jest taka, że wyjeżdżamy. Więc tej jesieni tutaj tak naprawdę nie zaznamy. Wracamy, słuchajcie, ze spaceru obładowani. Cały wózek w zakupach. Oprócz moich zakupów z Hebe wróciłam jeszcze ze spacerku z arbuzem, z malinkami z bazarku i z chlebkiem żytnim na zakwasie. I malinki chyba zabiorę ze sobą dzisiaj, bo jak Edzio wstanie z drzemki, to umówiliśmy się dzisiaj z Tati i Olusiem. Idziemy sobie razem do parku, do kawiarni. Jesteśmy ciekawe, czy chłopaki będą się już razem bawić. Ja się dzisiaj zapytałam Edzie, czy pamięta Olusia, to powiedział, że nie. O, przyszły moje kolejne zakupy. Przyszły jeszcze moje zakupy, takie, wiecie, spożywcze. Nie chciałam tego dźwigać, więc sobie zamówiłam. W ogóle to zakręciłam sobie włosy na wałek na całą noc i pokażę Wam zaraz, jak się będę ogarniać. Na moich włosach, jak widzicie, to za bardzo ten wałek nie działa. W sensie te włosy się w sekundę rozprostowują. Mimo tego, że nałożyłam nawet na taki delikatnie wilgotny, to trochę wyszło, trochę nie wyszło. Kupiłam ręcznik papierowy.
jakieś środki czystości, ocet kupiłam, bo ja w domu właściwie wszystko czyszczę octem. Tabletki do zmywarki, no i takie tam, wiecie, pierdoło, nie będę wam pokazywać, bo to nic ciekawego. Siadam teraz do komputera, dopóki jeszcze Edzio śpi, a jak się słuchajcie, Edziu lekko budzi, to jemy obiad i lecimy się spotkać z Tati i Olusiem. Jestem mega ciekawa. Idziemy z Edwardem, słuchajcie, ja w sukience. Rzadko bardzo, można mnie zobaczyć w sukience, ta jest handlem, jest bardzo stara, ale jest ciepło i stwierdziłam, że tak będzie mi wygodniej. Edward jest... No, w lnianej koszuli jesteś? Koszula, tak. Chodź. Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late.